30 stopni na dworze, a w autach dwa razy cieplej. W takich warunkach przyszło naszej czołówce rywalizować na trasach rajdu Elmot. Trzecia runda Mistrzostw Polski trwała dwa dni i liczyła 13 odcinków specjalnych o długości nieco ponad 141 km. W porównaniu z krakowskim ubył Damian Gielata, Sebastian Frycz Lancera zamienił na Opla Corse, a do walki w grupie N powrócili Łukasz Sztuka i Marcin Turski. Ale oczy kibiców przede wszystkim skupiały się na Januszu Kuligu i Leszku Kuzaju, między którymi miała rozstrzygnąć się walka o zwycięstwo. Tutaj tak naprawdę będzie możliwość porównywania nas i tych samochodów. Mnie się wydaje, że jestem bliski już wykorzystywania maksymalnie tego auta. Tak jak zauważyłeś, rajd Elmotu jest, czy był dla nas rajdem szczęśliwym, ja go lubię, więc są wszystkie sprzyjające warunki do tego, żeby walczyć o zwycięstwo. Czy tak się stanie, no zobaczymy już jutro. Pierwszy dzień to dwukrotnie przejeżdżane dwa odcinki specjalne. Janusz Kulik i Jarosław Baran w Seacie Cordoba WRC potwierdzili coraz lepszą znajomość z samochodem. Rozpoczęli bowiem od zwycięstwa na pierwszym odcinku specjalnym, choć jak później zobaczymy, zawdzięczają to w dużej mierze szczęściu. 6 minus lewy, do 6 prawy podbija, 170. Dwa kolejne odcinki przegrali z bojowo nastawionym głównym rywalem, by na ostatniej próbie tego dnia skorzystać z nieszczęścia konkurenta i wyjść na dosyć zdecydowane prowadzenie w rajdzie. Leszek Kuzaj i Erwin Mombart przed zawodami długo testowali swojego Peugeota 206 WRC, usiłując ustawić zawieszenie. Czasami ten samochód zauważa nierówności, na które normalnie zwracasz uwagi, i to jest najgorsze. Po prostu on jest bardzo krótki i podskakuje cały czas. Zdarzyłem tabletkę na odwagę, jedziemy. 3, 2, 1, go! 6 right lane. Be easy, be cool. 6 right lane, 6 minus left. 6 minus left and 4 right. Ten błąd na starcie do pierwszego odcinka specjalnego kosztował kilka sekund i polsko-belgijski duet musiał uznać wyższość Kuliga. Jednak rewanż na dwóch kolejnych OS-ach był natychmiastowy. Kuzaj i Mombart zwyciężyli kolejno o 9,6 oraz 2 sekundy, obejmując prowadzenie. Niestety nie cieszyli się z niego zbyt długo. Kapeć na ostatniej czwartej próbie spowodował ponadminutową stratę i spadek na drugie miejsce w klasyfikacji rajdu po pierwszym dniu. Niespełna 54 sekundy za liderem. Niemal truizmem jest mówić o wyrównanej walce w grupie N. Michał i Grzegorz Bębenkowie, korzystający z Mitsubishi Lancer, pierwszego dnia uzyskiwali drugie, trzeci, czwarty i piąty rezultat na OS-ach, co dało im czwarte miejsce w Ence po pierwszym dniu, nieco ponad 20 sekund za liderem. Niewielu spodziewało się tak udanego powrotu po Łukaszu Sztuce. Pilotowany przez Zbigniewa Cieślara, mieszkaniec Wisły ustępował po pierwszym etapie tylko Pawłowi Dytce i to o 12 sekund. Kto wie, jak potoczyłyby się losy walki, gdyby nie sprzęgło spalone przez kierowcę na starcie OS-u numer 2. Paweł i Tomasz Dytkowie dominowali w grupie N na trasach Elmotu. Wygrali trzy pierwsze odcinki w klasie, jedynie na czwartym ustępując Sztuce. Prowadzenie w Ence i trzecie miejsce w generalce po pierwszym dniu. Tomasz Czopik i Łukasz Wroński spisywali się bardzo dobrze. Na drugim odcinku specjalnym wywalczyli drugi rezultat w klasie. Na pozostałych było ciut gorzej, ale po pierwszym etapie zajmowali dobre trzecie miejsce w grupie N. Pechowo rozpoczęli Zbigniew Gabryś i Maciej Baran. Po pierwsze źle ustawili zawieszenie, po wtóre już na pierwszym OS-ie obrócili się i stracili 15 sekund. Późniejsza pogoń pozwoliła nieco odrobić i załoga zajmowała po pierwszym dniu piąte miejsce w klasie, ale tylko 5 sekund za bębenkami. Magdy Cieślik i Lukas, a także Michał Sołowow z Emilem Horniaczkiem to załogi, które borykały się z problemami technicznymi. Stąd kolejno ósme i siódme pozycje po pierwszym etapie. Do tego karotki nie skończyły rajdu, wycofując się przed OS-em ósmym. Marcin Turski i Dariusz Burkat po powrocie spisywali się przeciętnie. Nie było to spowodowane słabszą formą, ale mocno niedoinwestowanym autem. Po prostu ich Lancer wolniej odjeżdżał z zakrętów niż auta rywali. Stąd szóste miejsce w Ence. Mariusz Stec z Katarzyną Zglińską prezentowali się bardzo widowiskowo, ale konkurować swoją Evo trójką nie za bardzo mogli. W jednej osi ciekawi byliśmy, jak zaprezentują się Sebastian Frycz z Maciejem Wisławskim. Pierwszego dnia niewiele można było powiedzieć, bowiem od pierwszego OS-u szwankowała elektronika w Opel Corsie. Mimo to zajmowali dziewiąte miejsce w generalce i prowadzili w ośce. Marcin Opałka i Przemysław Bosek w Renault Megane jechali szalenie widowiskowo, ale do Opli nie mogli się zbliżyć. Po pierwszym dniu byli trzecią załogą w aucie napędzanym na jedną oś, ale drugiego dnia już na pierwszym OS-ie wpadli do rowu i wycofali się.
Jarosław Pineles i Bartosz Siodła na zmianę z Fryczem wygrywali OS-y Woźce. Jednak po czwartym z nich ustępowali młodszemu koledze o 11,5 sekundy. Park serwisowy po pierwszym etapie był okazją do porozmawiania z zawodnikami. Mam wrażenie, że Leszek będzie wściekle atakował. Jeżeli on przyspieszy, no to jasną rzeczą jest, że my musimy również przyspieszyć i próbować się bronić. Także 101 km odcinków specjalnych, a to i dużo i mało, żeby odrobić bądź stracić 53 sekundy. Kulik i Baran byli tymi, którzy mieli ich nie stracić. Rozpoczęli od 7-sekundowego zwycięstwa na pierwszym odcinku specjalnym, ale to uśpiło ich czujność i na następnym popełnili błąd. Szczytem za płot, za płot. To nie ciąć 3 lewy. To parkowanie kosztowało ich ponad 12 sekund. Należało się więc mieć na baczności. Załoga Seata nadal jednak jechała dość spokojnie, przegrywając z Kuzim kolejnych 6 odcinków specjalnych, ale zachowując cały czas bezpieczną przewagę. W końcówce rywal pomógł im znacznie, urywając koło i Kulik z Baranem po raz 5 w karierze zwyciężyli w rajdzie Elmot. Jechaliśmy szybko, czysto, nie straciliśmy tych sekund na tyle, że zrobiłaby się sytuacja dla nas jakaś podbramkowa. No i finał jest taki, jaki jest, zwycięstwo, to zawsze cieszy. Kuza i Mombarz rozpoczęli bardzo ostro, ale równie nerwowo. Porażka na pierwszym OS-ie była wynikiem błędu, w konsekwencji którego zgasł samochód. Potem na starcie do drugiego odcinka polsko-belgijski duet popełnił falstart, tracąc w ten sposób 10 karnych sekund. Mimo strat ambitnie ruszyli do ich odrabiania. Po 11 próbach zbliżyli się do Kuliga na 30 sekund. 6 left, 100, 6 right, 100, sleepy break for 3 right and 3 left. Niestety, pod koniec 12 OS-u urwali koło, mimo wszystko wygrywając tę próbę. Ostatni odcinek pokonali na 3 kołach, szczęśliwie dojeżdżając do mety na 2. miejscu i zdobywając dodatkowy punkt za największą liczbę wygranych OS-ów. Przy wyjściu z 1,5 kilometra przed ostatnim zakrętem uderzyłem szykanę, uderzyłem w barierę grodzącą drogę od jeziora. Urwałem koło, no już podróżowałem bez koła. Dytkowie, tradycyjnie najbardziej widowiskowi na walimskiej SC, mocno pocili się, aby utrzymać prowadzenie w ręce, ale robili to bardzo skutecznie. Odnieśli 2. zwycięstwo z rzędu w grupie N i zajęli 3. miejsce w generalce. Łukasz był tak wymagającym konkurentem, no ścigaliśmy się do ostatniego odcinka, nie było mowy o żadnym kalkulowaniu, o żadnej taktyce, tu musiał być cały czas gaz do końca, od początku do mety. No i cieszę się, drugie zwycięstwo, dużo punktów, także można spokojnie też myśleć o dalszej części sezonu. Kuzynów cały czas naciskali Sztuka i Cieślar, którzy w pewnym momencie zbliżyli się do rywali na 8 sekund. Na więcej nie było ich stać. 2. miejsce w Ence, 17,2 sekundy za zwycięzcą. My się bardzo cieszymy z tego 2. miejsca. Po tej przerwie, którą mieliśmy, naprawdę jest to bardzo satysfakcjonujące miejsce dla nas. Czopik i Wroński nie skończyli rajdu z powodu awarii tylnego dyferencjału na OS-ie 11, będącej konsekwencją urwanej półosi 2 próby wcześniej. Bębenkowie jechali niezwykle widowiskowo i do tego szybko. Mimo to nie mieli żadnych szans w walce z Dytką i Sztuką. Zajęli 3. miejsce ponad minutę za triumfatorem. W tamtym roku, pamiętam, też zacząłem zbierać punkty od Elmotu i też dokładnie od 3. miejsca i dotarliśmy do 2. Mam nadzieję, że w tym roku dotrzemy oczko wyżej. Gabryś i Baran od początku dnia mieli problemy techniczne, które zakończyły się wycofaniem na 7. próbie. 5. miejsce w grupie N zajęli Turski i Burkat, którzy zaczęli dzień od kapcia na 2. OS-ie. To zwycięzcy stracili prawie 4 minuty. 90% powtarzalności odcinków, na jednym mieliśmy drobną przygodę, ale tak naprawdę nie liczyliśmy się w walce o czołowe lokaty w grupie N. I mówię, no z siebie daliśmy 100%, za to 120%, ale mimo wszystko się nie dało.
Frycz i Wisławski, naprawiony Oplem, podróżowali drugiego dnia o wiele szybciej, momentami nawiązując walkę z czołówką grupy N. W rajdzie uplasowali się na szóstej pozycji, zwyciężając w jednej osi. Dzisiaj zdecydowanie więcej zabawy, na ostatniej pętli już był sprawny samochód i dało się wyjechać w miarę szybko, ale da się jeszcze szybciej. Finelec i Siodła próbowali dotrzymać im kroku, ale w połowie drugiej pętli rozbili miskę olejową i na ostatniej zwolnili. Drugie miejsce wśród aut napędzanych na jedną oś i dziewiąte w rajdzie. Bardzo dobrze drugiego dnia spisali się Sołowow i Horniaczek. Duet ten awansował na czwarte miejsce w grupie N. Zajął też siódmą lokatę w klasyfikacji rajdu. Pierwszą szóstkę w NC zamknęli Stec i Zglińska. Za tydzień relacja z walki w klasach. A tak cieszyli się na rampie Janusz Kulik i Jarosław Baran, zwycięzcy rajdu. W dzisiejszym magazynie to już wszystko. Zapraszam Państwa za tydzień, a wtedy między innymi kolejny test samochodu kombi i relacja z rajdu Turcji, trzeciej eliminacji rajdowych samochodowych mistrzostw Europy, rajdu o współczynniku